przecież jestem już duża, mama. Nie traktuj mnie jak dziecko. Zrób, co mówię, Micha. Idź po mąkę i wracaj do domu. Tylko szybko. Dobra. Tak się martwię o Alejandrę. Każdego dnia. Nie jest już dzieckiem, ale nie jest też dorosła. To typowa nastolatka. Opowiadam jej o bohaterach, którzy już wiele, wiele razy ratowali nasz świat. Bo chcę jej dać iskierkę nadziei. Ale boję się chwili, w której zostanie zmuszona do wyboru, który może zaważyć na jej dalszym życiu. Hej, hej, ale gdzie idziesz, mała? Ja... nigdzie. Nigdzie? To dobrze. Chodź tu, musisz to zobaczyć. Tutaj, tutaj. Ale sierota, pokaż mu, kto tu rządzi. Ja nie chcę. Muszę już iść. Żartujesz? Zrób to! To tylko kupa złomu. Muszę iść do sklepu, zanim zamkną, bo inaczej mama mnie zabije. Ups. Hej! Bez pieniędzy będzie ci ciężko, Ninia. Nie zdawaj! Moje pieniądze! No oddaj! Dajcie! Jazda, wamunos! Hej! Wracajcie zaraz! Moje pieniądze... No, proszę! Proszę, proszę, proszę! To już nie są wasze ulice! Nie, proszę, ja... Na ciężarówkę spadamy! Tak łatwo nie uciekniecie! A masz! Czemu? Trudno się pozbyć starych nawyków. Wracaj do domu. Tutaj nie jest bezpiecznie. Jesteś jednym z bohaterów, prawda? Nie.
Na pewno jesteś. Przepraszam, mama, ale nie uwierzysz, co mi się przydarzyło. Spotkałam Los Muertos i zabrali mi pieniądze. Jednak kiedy widzę uśmiech Alejandry i nadzieję w jej oczach, to myślę sobie, że chyba niepotrzebnie tak się o nią martwię. Premiera gry w wersjach na PC i konsole 24 maja.